Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu, projekt zarządu. Realizacji zadań priorytetowych dzielnicy 12 na 13 rok. Paragraf pierwszy. W związku ze zmianą źródła finansowania w 2013 roku zadania pod nazwą rozbudowa parku Aleksandry wprowadzonego do wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy 12 Milionów Krokocin do realizacji w latach 2012-2014. Środki finansowe w wysokości 50 tysięcy złotych zabezpieczone w ramach zadań priorytetowych na zadanie jak wyżej wracają do rezerwy. Paragraf kolejny, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Czyli te środki, które dał mi Krokocin bieżący, tak? One były zabezpieczone tylko do środków. To był tylko zabezpieczone. Już za środku. Wracają. Ale jednak same się wracają do rezerwy. Czyli te 50 tysięcy, które żeśmy dali, są w rezerwie. Ale to były środki, które przeznaczył Krokocin bieżący, prawda? A Park Aleksandry. Tak. Bo nikt więcej nie miał środków, jeżeli dobrze pamiętam, a pamięta to Basia i pamiętają inni. Bo wspólnie żeśmy się składali na to, nikt im nie tak, no, ponieważ no to jest pomiędzy dwoma osiedlami. Czyli mam odpowiedź panie przewodniczący, że w tej chwili w rezerwie i Krokocin, i Bieżanów, nowy i nowy Krokocin, mają po 25 tysięcy złotych z priorytetów. To dotyczy realizacji zadań priorytetów, to każda jest. Właśnie, to jest na rok 2013. Jest to po prostu projekt uchwały, który dotyczy kwestii formalnej. Po prostu, ponieważ tutaj wcześniejsze zmiany jakby spowodowały to, że właśnie w związku ze zmianą źródła finansowania w 2013 roku zadania pod nazwą rozbudowa Parku Aleksandry, to co właśnie mówiłem wcześniej, wprowadzonego do wieloletniej prognozy finansowej i planu inwestycyjnego, planowanego na lata 2012-2014, środki finansowe w wysokości 50 tysięcy zabezpieczone w ramach zadań priorytetowych właśnie tutaj uchwałą Rady Dzielnicy z dnia 8 listopada wracają do rezerwy zadań priorytetowych. Tak, ale jest to formalność, natomiast... Ich po prostu jakby nie wiem, to jest... Tych środków było mniej, a ta uchwała jest z 2011 roku, w związku z tym po prostu to jest tak, że nie ma, jest to kwestia po prostu formalno-prawna. Panie Burmistrzu, to podobno była uchwała intencyjna, czyli w takim razie tych środków nie ma. To nie ma. Nie jest po 25 tysięcy. I to, że tak powiem, sprzed dwóch roku wracają środki, które intencyjnie żeśmy dali, intencyjnie ich nie ma, tak? Tak. Intencyjnej rezerwie. Dobrze, w takim razie tak jest. Proszę w takim razie, jeśli nie ma więcej pytań w tej sprawie, to proszę szanownych radnych poddaję pod głosowanie projekt zarządu w tej sprawie. Kto jest za przyjęciem projektu? Fotkę robisz. Wiesz, nadal proszę mi tą, a nie inną. Panie Morku, pan za? Tak. Kto jest przeciw? Kto jest przeciw? Kto 16. Kto się wstrzymał dla formalności? Dobrze, stwierdzam, że projekt uchwały zarządu został przyjęty.